Witamy serdecznie na kanale Łączą Nas Szachy. Z tej strony Marcel Kanarek i Piotr Murdzia. Dzisiaj pokażemy Wam partię, która miała miejsce 21 lat temu. Była to jedna z moich najlepszych partii, jakie do tej pory rozegrałem w swojej karierze. Moim przeciwnikiem był Gennady Kuzmin, który w tym roku niestety już nas opuścił. Z tym zawodnikiem miałem okazję grać już 3 razy. Bilans mam bardzo dobry, bo wygrałem już partię z nim w 93 roku jako junior. Była to też bardzo ładna partia, nad którą się nawet zastanawiałem, czy tutaj nie pokazać, ale zdecydowałem się na pokazanie partii bardzo dynamicznej, jednocześnie krótkiej. Partii, która zawiera w sobie takie ciekawe elementy, o których ja lubię opowiadać swoim podopiecznym. I przyjrzyjmy się, tak, co tutaj miało miejsce. A zatem mamy tutaj do czynienia z obroną królewsko-indyjską. Mój przeciwnik, arcymistrz ukraiński, zdecydował się na dosyć niestandardowe podejście do tej obrony. Przyznam się szczerze, że jak na owe czasy była to dla mnie niespodzianka. Później, z tego co pamiętam, grywał nawet tego typu, rozwijał się tego w ten sposób Robert Kępiński. Dzisiaj chyba to już nie jest popularne, bo białe zbyt łatwo uzyskują przewagę. Jak, Marcel, uważasz, bo ty jesteś ekspertem od obrony królewsko-indyjskiej, co ty sądzisz o tym ustawieniu dla czarnych? No ja myślę, że tutaj potwierdza się to, co powiedziałeś, że no raczej tego typu rzeczy są bardziej już tak na zaskoczenie, jeżeli chodzi o ruch C6, D5. Ja uważam też, że być może ustawienie gońca białopolowego białych na D3 spowoduje, że nie będzie tych wejść skoczkiem na E4, co czasami może być też pomocne, aczkolwiek wtedy czarny już nie musi grać przez D5 też, także to zarówno goniec D3, jak i goniec E2 to są, myślę, prawidłowe ruchy. No ale tam biały dosyć łatwo uzyskuje no, pokaźną przewagę, także tego typu ustawienia nie są dzisiaj zbyt popularne. I nie jest to chyba też w duchu obrony królewsko-indyjskiej, gdzie ten czarno-polowy goniec jakoś tam hula, ma perspektywę otwarcia. Taka powstaje bardziej sytuacja, oczywiście można ją modyfikować na różne sposoby, ale tutaj bardziej przypomina to troszkę takie ustawienie słowiańskie poniekąd. Dobrze, ja zagrałem E5 i to jest według mnie dobra reakcja. Skoczek E4, no w innym przypadku to ten system dla czarnego nie ma najmniejszego uzasadnienia. No i teraz nie pamiętam już, czy ja miałem świadomość tego, jak należy tutaj dokładnie zagrać, bo najprawdopodobniej tutaj najlepszą reakcją byłaby rozszada i jak gdyby trzymanie tego napięcia, to co tutaj już wspominaliśmy, tak, że to ta strona, która pobije, ta traci, więc wymiany na własnych warunkach, ten temat się pojawia ponownie w naszych tutaj rozmowach i on będzie powracał niejednokrotnie. Być może jeszcze ruchem dobrym byłoby tutaj zagranie goniec F4. No jest taka możliwość. Białe na pewno stoją bardzo, bardzo dobrze. Mają więcej przestrzeni, więcej figur rozwiniętych, więc tutaj na pewno musi być przewaga. Ja wybrałem opcję, która tej przewagi przynajmniej z punktu widzenia komputera nie daje, ale ja grając przeciwko silnemu arcymistrzowi, jakby nie miałem problemu z tym, żeby właśnie obrać tego typu drogę, która no, z mojego punktu widzenia dawała mi też przyjemną grę i zdecydowałem się na bicie i zagranie skoczek G5. Co ty, Marcel, uważasz na tego typu reakcję? Wydaje mi się, że jednak utrzymanie tego napięcia w tego typu pozycjach jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ tutaj też w debiucie czarny miał problemy z przestrzenią. Tutaj troszeczkę tej przestrzeni zyska, bo jest w stanie rozbić przez C5 centrum i generalnie no, ta pozycja zmienia cały swój charakter. Więc no, generalnie gdybym białymi miał się zastanawiać, czy to był wybór dobry, no to bym powiedział, że w tym wypadku można było tak grać na pewno lepiej. No ale niemniej jednak pozycja jest trochę przyjemniejsza wciąż białymi i to kwestia tego typu jest, jak dalej podejdziesz do tego rozbicia w centrum. No właśnie, tutaj wydaje się, że chyba sprawą oczywistą jest, że czarne muszą uderzyć ruchem C5. Jest to ruch bardzo charakterystyczny dla tego typu układów. Do tego gońca z G7 trzeba dać mu szansę
rozegrać się. No i tutaj następuje taki dosyć ważny moment dla białego, bo tutaj możliwości kilka pewnie jest. Jedno z nich byłoby nawet bicie na c5, aczkolwiek to mi się już nie podobało jakby a priori, z założenia. Nie chciałem sobie rozbijać tak struktury swoich pionków. Ja jestem generalnie zwolennikiem, zarówno jako zawodnik, ale również w swojej pracy trenerskiej bardzo często właśnie podkreślam wagę uzyskania przewagi w centrum, przewagi, która zapewnia nam większą swobodę manewrowania figur, co jednocześnie też wyłącza figury przeciwnika z gry, każe im tutaj skakać troszkę inaczej, że sparafrazuję taką nazwę książki. I generalnie lubię tego typu ustawienia. Tak, co ty, Marcel, może tutaj chciałbyś coś dodać? To chyba słuszna reakcja, jeżeli chodzi o białe, D5. No tak, tak, trzeba tutaj uspokoić trochę grę w centrum, żeby też nie nastąpiło zbyt wiele wymian. Także to jak najbardziej uzasadniona decyzja. Dobrze, czarne oczywiście pionka pobiły i tutaj też, no właśnie, być może tutaj jest moment, w którym na chwilę warto się zatrzymać, być może są takie dzisiaj już popularne metody walki, czyli na przykład ruchy pionkami bandowymi H związane z ruchem H5, być może tutaj białe uzyskują jakąś inicjatywę i po ewentualnych nawet powiedziałbym szachach zagrania typu w duchu takiego Greenfelda król F1. Nie wiem, na ile to jest opcja dająca białemu jakieś realne szanse. Myślę, że nie, że tutaj jednak czarne są zbyt mocne i nasz atak póki co jest jeszcze mocno też spowolniony. Brakuje nam jednak figur. Kosztować to będzie białego jeszcze sporo tempu, ale być może ten ruch H4 byłby takim ruchem w duchu dzisiejszych czasów. No to bardzo ciekawe właśnie zagranie. Właśnie w obronie Greenfelda bardzo częste motywy, bardzo zaawansowane, jeżeli chodzi o poziom trudności ataki. Natomiast no myślę, że tutaj zbicie na E4 jest bardzo naturalne i też nie przeszkodzi w tym, żeby ewentualnie później te ataki próbować organizować albo spokojnie nawet rozwinąć figury i grać normalnie, co tutaj raczej się by narzucało. Mm-hmm. Dobrze, ja oczywiście pobiłem, odbiłem pionka i doszło do takiej sytuacji. Przeciwnik gra goniec F5. Wydaje się to ruch jak najbardziej naturalny. Rozwija przeciwnik figurę z atakiem na naszego skoczka i tu doszło do takiego momentu, w którym trzeba podjąć decyzję, co robić z tym skoczkiem. Czy odejść na pole C3, czy odejść na pole G3, czy może skoczka pobronić. No, ja podszedłem do tematu w sposób następujący. Chciałem po prostu zyskać czas, stąd decyzja o odejściu skoczkiem na G3. Mając tego świadomość, że to nie jest idealne pole dla tego skoczka, bo ten skoczek troszkę tutaj niewiele ma do powiedzenia z tego pola. To jest jak gdyby kwestia znana, wynikająca też z faktu, że u czarnych jest pionek na polu G6. Bardzo często czarne grywają w takich strukturach właśnie ten ruch, ażeby ograniczyć naszego skoczka. Więc to nie jest jakby docelowo dobre położenie naszej figury. No niemniej jednak, co zyskuje tutaj białym? Zyskuje czas, czyli zakładałem oczywiście, słusznie bądź niesłusznie, zapytamy tutaj ciebie również, czy rzeczywiście miałem prawo oczekiwać, że czarne tym gońcem powinny odejść. Bo może się okazać, że wcale nie miałem racji i czarne mogą ten moment wykorzystać na inne ruchy, na jakiś rozwój albo nawet ruch w stylu E6, że tak powiem, podrywanie centrum. A tak naprawdę to jest trudny też ruch, bo goniec nie ma ucieczki. Teraz z F5 bardzo często, no grając tego typu posunięcie, czarny decyduje się na ryzyko, że okej, tutaj robi ciekawe posunięcie, które no ma w sobie plan, ale ten goniec nie ma ucieczki. Ja myślę, że to może się też wiązać po prostu z tym, że hetmana na F6 będzie mógł wyprowadzić i ewentualnie albo będzie naciskał na B2, albo będzie chciał pobić na D5. I jakoś tego gońca sobie zaraz uwolni, więc myślę, że takie rozwiązanie jest możliwe czarnymi, no ale naprawdę ciężko się na to zdecydować podczas partii. No niemniej jednak trzeba zauważyć w takiej analizie,
która ma nas czegoś nauczyć, że nawet tego typu rozwiązania po prostu są w niektórych sytuacjach możliwe do wykonania, bo no zazwyczaj się mówi, żeby nie robić czegoś takiego, bo na przykład stracisz zaraz gońca po jakimś ruchu w stylu G4. No tutaj po prostu biały nie ma takich możliwości, więc no za chwilę jak ta dama na F6 by wyszła i na przykład jeszcze wieża na D8, to może się okazać, że nawet fajny pomysł z tego będzie dla czarnego, tak? Przy czym ja przyznaję się uczciwie, że w czasie partii absolutnie nawet nie rozważałem tego typu ruchu jak E6. No, mój przeciwnik też w miarę szybko odpowiedział, tak jak gdyby naturalnie, goniec D7, co sprawiło, że dało mi takie poczucie kontroli, że wiem, co robię, po co robię i mogę kontynuować grę, rozwój. Ale to też pokazuje, że nawet arcymistrzowie w takich momentach no, też nie przychodzi im to naturalnie tak do głowy tego typu pomysły jak E6, tak? Też musimy brać na to poprawkę, że pamiętajmy, no arcymistrzowie to też są ludzie z krwi i kości, potrafią więcej, ale to nie znaczy, że każdorazowo, w każdej sytuacji, kiedy nadarzy się coś podobnego, że będą w stanie zademonstrować nieprzeciętne umiejętności. Arcymistrzowie co do jakby zasady są lepsi jakby w długim planie. Natomiast to nie jest tak, że w niektórych sytuacjach nawet słabszy zawodnik nie jest w stanie sobie poradzić z prostą pozycją, tak? Nie wiem, czy się Marcel zgodzi ze mną, bo ja tutaj takie troszkę kontrowersyjne rzeczy opowiadam. Ja bym podsumował to jednym zdaniem, że arcymistrzowie popełniają mniej błędów, a nawet w tym kontekście, nie tyle co w kontekście, czy lepiej grają, czy gorzej, tylko że mniej błędów popełniają niż inni. Znaczy grają lepiej, żeby było to jasno zrozumiałe. No to jakby jest równoznaczne, że jak popełniają mniej błędów, to grają lepiej, ale chcę zaznaczyć, że każdy popełnia błędy i rzadko kiedy gra się nawet partię od początku do końca idealną. Też musimy mieć świadomość tego, że oczywiście takie partie rozgrywamy czasami, ale po prostu, czy tam patrząc na Carsena czy Aroniana, no to oni też takie partie miewają, no ale też w większości swoich partii mniejsze lub większe błędy popełniają i tak samo jest z tym ruchem goniec D7, czyli nie jest może to najlepsze posunięcie, ale wydaje się naturalne, no i tak jak mówisz, zagrał je dosyć szybko, bo wydawało mu się, że no, jest to dosyć oczywiste, a wcale tak nie było. Dobra. Co oczywiście białe tutaj zrobiły, co ja wykonałem? Roszadę. No jak żeby co innego mogło mi przyjść do głowy, tak? Roszadę, kończę rozwój i teraz jak gdyby oddaję pałeczkę przeciwnikowi. I mnie się ta pozycja w dalszym ciągu białymi bardzo podoba. Znaczy ja lubię ten typ pozycji, kiedy mam tę przewagę w przestrzeni. Przeciwnik właśnie jakby pokazuje, że no są pewne problemy do rozwiązania, między innymi tej figury skoczek A6. No właśnie, czy to jest dobra pozycja skoczka, czy zła? Według mnie to wszystko zależy od tego, co w dalszej fazie gry przeciwnik będzie chciał zrobić, ale w tej partii zobaczymy coś takiego, że jeżeli w odpowiednim momencie przeciwnik nie zorientuje się, to położenie tego skoczka może sprawić przeciwnikowi ogromne problemy. I to taka figura, która ma niepewne, jest niepewne jego położenie. Nie ma zbyt wielu atrakcyjnych perspektyw dla niego, nawet w tej chwili. Tak? Jest to zagranie tylko między innymi po to, żeby połączyć wieżę, żeby ewentualnie gdzieś tam móc bliżej tym skoczkiem w dobrym momencie przejść do gry, ale to nie jest nic chyba super atrakcyjnego dla czarnych. Proszę, Marcel. To znaczy ja też widzę tylko jedną perspektywę dla czarnego. Jeżeli już mamy taki układ, skoro nie masz skoczka na C3, a poszedłeś im na G3, to czarny powinien dążyć do tego, że kontratakuje cię tam przez B5, więc miejsce dla tego skoczka moim zdaniem jest po prostu na C7, żeby dojście do tego B5 wspomagać. Inaczej no to nie ma żadnego uzasadnienia czy żadnej drogi dla tego skoczka. Jak najszybciej przeciwnik powinien próbować przynajmniej to realizować, bo ani za bardzo
No, czasami może przez E6 próbować, ale czy on tam jest przygotowany do takich zagrań, też nie wydaje mi się. Na skrzydle królewskim to już w ogóle nic nie może robić. Także jedyną jego drogą jest gra do tego B5. Jeżeli tego nie jest w stanie zrealizować, no to znaczy, że po prostu stoi gorzej i będzie się męczył, tak? Jeszcze taka perspektywa daleka dla tego skoczka, ale to też nie jestem przekonany, czy ma na to czas przeciwnik, żeby iść na C7, E8 i D6, tak? Żeby tam postawić skoczka, wyblokować trochę tę pionka D i też skontrolować bardziej centrum, ale to jest plan trochę długi tak naprawdę i nie jestem przekonany, czy po prostu zdąży go czarny wykonać. Także takie perspektywy widzę dla tych figur czarnego. No i ciekaw też jestem, jak zachowa się ten przeciwnik i czy w ogóle coś z tego planu zrealizuje, bo dla mnie wydaje się dosyć naturalną drogą, żeby w ten sposób poprawiać figury czy realizować plany. Także zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Tutaj moim zdaniem taki dosyć istotny moment, żeby o nim chociaż chwilkę opowiedzieć, bo bardzo często też zdarza mi się w pracy z moimi zawodnikami wspominać o rzeczy następującej. Jeżeli masz wybór pomiędzy zagraniem wieżą tutaj na zajęcie linii E bądź wyprowadzenie gońca, to bardzo często zwracam uwagę, że jeżeli wieża i tak ma stanąć na polu E1, to lepiej to uczynić, bo to jest jakby i tak nastąpi, tak? Natomiast jeżeli my mamy jakieś wątpliwości co do wyprowadzenia gońca i gdzie ten goniec będzie stał najlepiej, to warto może byłoby się chociaż na chwilę z tym wstrzymać, zorientować się, gdzie będzie dla niego najlepsze miejsce. I dlatego uważam, że w wielu sytuacjach lepiej zdecydować się na ruch wieżą i przyjrzeć się, co się dzieje dalej, co wykona przeciwnik. Druga sprawa, tutaj ktoś mógłby też zadać pytanie, a skąd ja wiem, że ta wieża na E1 będzie stała dobrze? Przypomina mi się taka rozmowa kiedyś, znaczy nie tak dawno, rozmawiałem z tam jednym z arcymistrzów węgierskich, z arcymistrzem Prochaszką i rzecz powiedział taką ciekawą, fajną, na zasadzie on czasami nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego pewna figura stoi dobrze na jednym polu, a stoi źle na innym polu, bo na pewnym etapie rozwoju coś takiego już dzieje się na poziomie podświadomym. To pewnie wynika z tego faktu, że jak się obejrzy 1000 partii klasycznych bądź 500 partii w danym systemie, to rzeczywiście mamy jakiś przegląd sytuacji, jak grali silni zawodnicy, arcymistrzowie. I jakoś tam koduje się to w naszej głowie i mniej więcej wiemy, tak, z czego wynikały problemy, bądź gdzie dana figura pracowała dobrze, co często nawet okazywało się gdzieś tam w perspektywie dalszej. Czy ty, Marce, coś do tego byś może chciał dopowiedzieć, podzielić się swoim doświadczeniem w tym temacie? Znaczy, ja osobiście nie lubię tego typu stwierdzeń, bo one są trochę takim pójściem na łatwiznę, że na przykład czasami jak ktoś mówi, że nie jest w stanie czegoś wytłumaczyć, jakby wydaje mi się, że on jest w stanie wytłumaczyć, tylko wymaga to trochę wysiłku, bo no tutaj na przykład wytłumaczeniem dla wieży E1 jest to, że naturalnie wieża dobrze będzie się czuła na półotwartej linii i będzie naciskała na pionka E7 i to jest dla niej naturalna pozycja i o tym myślę, że wie każdy zaawansowany zawodnik. Natomiast jeżeli chodzi o takie różne, no kiedyś spotkałem się z takim wywiadem w studiu, gdzie Mateusz Bartel opowiadał o swoim przygotowaniu, gdzie grał bardzo nietypowy ruch, który wskazał mu komputer. No i też powiedział, że nie jest kompletnie w stanie wytłumaczyć tego, dlaczego taki ruch tutaj jest dobry. No i to bardziej wynikało, myślę, z tego, że albo, w co wątpię, nie do końca wnikliwie potoczyła się dalsza analiza, albo trochę nie chciało mu się do końca o tym opowiadać, prawda? Więc ja jestem sceptyczny co do tego typu słów, że ciężko jest coś wytłumaczyć. Czasami jest ciężko, ale jest to możliwe, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj postawienie wieży na E1, no mamy dosyć naturalne wytłumaczenie, że po prostu naciskamy na pionkę E7, linia jest półotwarta i nawet to są bardzo dobre tematy szkoleniowe, dlaczego warto właśnie wieżę na półotwartych liniach stawiać. Po prostu mamy nacisk i możliwości
ataku słabości przeciwnika, tak? Wspomniałeś tutaj o Mateuszu i o jego takim podejściu, być może to się odnosiło tylko do jednej konkretnej sytuacji. No ja już z Mateuszem grałem niejednokrotnie i wiem, jakiego rodzaju problemy potrafi tworzyć na szachownicy, bo ma taki dar wytwarzania często jakiejś dynamiki niemalże z niczego, poprzez jakieś ofiary, figury wręcz za pionka, za dwa pionki. Taki ma styl bardzo chytry i taki nieprzyjemny przynajmniej dla mnie. Nie, no to się zgadza, żeby tu nie było odbioru, że ja coś złego o Mateuszu mówię. Ja po prostu myślę, że on doskonale wiedział, co ten ruch oznacza, tylko nie do końca, że chciał zdradzać na wizji sensu całego, czy głębi tego posunięcia. Dlatego mi się wydaje, że arcymistrz albo szkoleniowiec no, jest w miarę w stanie wytłumaczyć, co myśli, aczkolwiek też wytłumaczenie, że w podświadomości wiedzą, o co chodzi tak naprawdę, ale no, z doświadczenia wynika to, że po prostu wie, które pole jest odpowiednie, no bo tak jak mówisz, przejrzał 1000 partii i będzie wiedział, że to jest najodpowiedniejszy ruch. Też jest w stanie to uzasadnić, ale najłatwiej jest powiedzieć po prostu, że to już mu intuicja podpowiada i doświadczenie. Tak? No, ja staram się gdzieś tam, nawet jeżeli nie wiem do końca czegoś, no to muszę do końca sprawdzić, porównać możliwości, żeby być w stanie to wytłumaczyć. Nawet sam sobie, żebym po prostu wiedział tak naprawdę, co się dzieje na tej szachownicy, a nie, że zakładam sobie różne rzeczy, które mogą być błędne. I czasami nawet robię takie analizy porównawcze. Nie wiem, czy Piotrze, spotkałeś się kiedyś z taką sytuacją, że na przykład analizujesz debiut i w jednej pozycji bardzo podobnej i komputer proponuje jakieś rozwiązanie, a za chwileczkę troszeczkę tylko coś inaczej stoi i już w ten sposób nie gra. I nagle trzeba zrobić całe porównanie tych dwóch wariantów, poprzerzucać te pozycje i sprawdzić, dlaczego w jednej pozycji coś działa, a w innej nie, prawda? I dopiero jak zaczniemy dochodzić do tego, dlaczego tak jest, to robimy coś wartościowego, a nie tłumaczymy sobie na siłę tym, że tutaj jakieś doświadczenie nam pomaga, tylko dosyć konkretne porównania sprawiają, że... Tak, Marcel, tutaj muszę oczywiście odnieść się do tego, ponieważ właśnie w naszej współpracy, w naszych relacjach, gdzie często omawiamy różne zagadnienia szachowe, bo oprócz tego, że tutaj robimy analizy partii, omawiamy, mam nadzieję, że ciekawe tematy dla naszych widzów, ale również spotykamy się po to, żeby pracować sami nad własnym rozwojem szachowym. No i bardzo często tutaj jest takie starcie twojego podejścia bardzo konkretnego z moim podejściem. No, nie chcę nazwać tego, żeby nie umniejszać, takim bardziej powierzchownym, ale ja jakby dopiero zetknąłem się w relacjach z tobą z czymś takim właśnie, że bardzo konkretnie jakby nie dajesz wiary wszelkim takim stereotypom, po prostu masz pozycję i podchodzisz do niej bardzo konkretnie. Pamiętam, jak pokazałem ci kiedyś partię, gdzie nie mogłem zrozumieć, na czym polegał mój problem, kiedy nie mogłem w cudzysłowie dowieść mojej ogromnej przewagi, gdzie tam wydawało się, każdy ruch wygrywa i jakby opowiadając ci o tej mojej partii, o tym moim doświadczeniu, pokazałem ci, że tak trochę chciałem szablonowo, po prostu na intuicyjnie wygrać partię. Dopiero ty mi uświadomiłeś, że tak naprawdę no, trzeba usiąść twardo na tych czterech literach, spędzić te 20 pół godziny, pomyśleć, policzyć warianty. Więc praca gigantyczna, nie ma tutaj popijania kawki, herbatki, tylko ciężka praca i tylko to daje większe gwarancje sukcesu, że tę przewagę dowiozę. I to było dla mnie takim troszkę, no może nie szokiem, ale takim dało mi to do myślenia sporo. I od tamtej pory jakoś staram się wypośrodkować podejście moje z twoim i widzę, że to ma sens. No tak, no ja bardzo się cieszę, że tak mówisz. No uważam, że to jest też bardzo ważne, dlatego też nawet tutaj w tym filmie o tym mówię. No ale właśnie, no też myślę, że powinniśmy starać się też jako szkoleniowcy i też to robimy, w miarę dokładnie wytłumaczyć, dlaczego tutaj, prawda, wieża na E1 będzie na półotwartej linii dobrze stała i ty też podczas partii to wiedziałeś, że po prostu tutaj ta wieża będzie pełniła swoją rolę i ona prędzej czy później na to pole tutaj by stanęła, więc nawet takie ruchy też w kontekście zarządzania czasem podczas partii, no to jesteśmy w stanie zagrać niemalże natychmiast i będziemy wiedzieli, że zrobiliśmy dobry ruch, tak?
Więc to jest Dobra, nawet idźmy nie dalej, mam bo myśli. nasi widzowie pewnie czekają na dalszy rozwój wypadków, więc ta ruch, ten wieża A1 został przeze mnie wykonany i przeciwnik, zgodnie z tym, co tutaj już nakreśliłeś, czarne będą próbowały kierować swoją grę na skrzydle hetmańskim, więc nie wiem, na ile ten ruch jest dokładny, na ile jest niedokładny, bo szczerze powiedziawszy, w niektórych wariantach ta wieża na B8 spotyka się w wariantach, gdzie tam goniec mógłby odejść z pola E5 i wtedy daje to białemu szansę właśnie, ale to może do tego dojdziemy. Zagrałem goniec F3. To jest też bardzo ciekawy moment, bo jest takie wrażenie, że ten goniec na E2, no trzeba znaleźć na niego dobre położenie. Pierwsze to, co przychodzi na myśl, no to może zagrać gońcem na F1, bo bardzo często figury białe grają w ten sposób, gońca chowają na polu F1. Z drugiej strony coś mi się w tym ruchu nie podobało. To znaczy, owszem, goniec trzyma jednocześnie tutaj jakby pod okiem kwestię ruchu B5, to wszystko prawda. Z drugiej strony atrakcyjne wydało mi się w czasie partii usytuowanie gońca na F3, a to z tego powodu, że pozornie goniec wydaje się figurą słabą, ale z drugiej strony figura moja wzmacnia bardzo punkt D5, a ten punkt, tak naprawdę ten pionek tutaj na D5, on jest takim gwarantem mojej przestrzeni, mojej przewagi. Nie chcę powiedzieć, że jakiejś ogromnej, ale mimo wszystko przewagi. On utrudnia, jakby zniechęca w ogóle wszelkie pomysły czarnego w kwestiach podrywania tutaj centrum poprzez jakieś ruchy typu E6. Czasami czarny też tam musi brać pod uwagę, że mogą wchodzić w kwestię ruchu D6 i otwarcie gońca. Więc jakby podchodzę do tego, że ten goniec na F3 cementuje moje silne centrum. Jednocześnie oczywiście jest to ruch z tempem na gońca i tutaj czarny musi już podjąć jakąś decyzję, co z tym robić. I tutaj właśnie wyjdzie, dlaczego powstrzymanie się przed wykonaniem ruchu gońcem C1 miało sens. Dlatego, że gdyby teraz goniec, dajmy na to, gdzieś odszedł w któreś miejsce, na przykład na, no właśnie, gdzie? To też nie jest takie oczywiste, dajmy na to może na D4, tak? Wtedy ja mogę na przykład wykonać posunięcie w stylu goniec F4 i może się okazać, że warto było poczekać na swoją chwilę, żeby móc teraz gońcem tutaj zagrać z tempem. Więc tym przykładem chcę pokazać, dlaczego właśnie to, o czym mówiłem jeszcze parę chwil wcześniej. Przeciwnik zdecydował się na obronę gońca hetmanem. No, kontynuujemy jakby naszą grę, hetman E2, jakby wzmagamy presję na przeciwniku, każąc mu podjąć no, wreszcie jakąś decyzję odnośnie tego gońca. I nie jest to sprawa taka oczywista, prosta, bo każdy, no ja już nie wspominam o kwestii pionka na E7. Oczywiście raczej bym tutaj, to raczej nie wchodziłoby w rachubę bicie, bo wieża E8... i mógłbym to przegrać, ale prędzej czy później ten pionek na 7 by gdzieś tam mógł zawisnąć. No i gdzie ten goniec ma odejść? To... Ja myślę, że na G7 po prostu, tak? Wydaje się, że zwłaszcza znając los partii, goniec G7 byłoby to najrozsądniejsze. Przy czym, no myślę, że tutaj mógłbym kontynuować w ten sposób grę. Goniec G5 i wydaje się, że teraz już są te problemy z tym pionem na E7, a zagranie ruchu teraz F6, no to byłoby praktycznie wołaniem się o gigantyczne problemy jeszcze z zamknięciem tego gońca na G7, więc tutaj raczej to nie wchodziłoby w rachubę. Więc tutaj raczej ten wariant krótki pokazuje, że czarne no, mają tutaj problemy. Czy na przykład jakbym zagrał wieża F8, to zdecydowałbyś się na bicie? Myślę, że tak, że tutaj nic się złego nie dzieje i w następnym ruchu D6 jakby cementuje moją przewagę i pozycję gońca. No tak, powinno to być wystarczające do przewagi. Także no, ta inicjatywa też oczywiście tutaj by była. Więc z tego punktu widzenia decyzja o zagraniu ruchu F6,
No, dla mnie była, że tak powiem, miodem na serce, bo jeżeli ja widzę tego typu zagrania, czy są one wymuszone, czy nie, no to moje serce się raduje. Ja już widzę tutaj oczywiście osłabienie króla, osłabienie pola E6, i to są już dla mnie bardzo cenne takie elementy, na których ja mogę budować dalszy plan gry i swoją przewagę. I generalnie uważam, że tutaj osiągnąłem bardzo dużo w tym momencie. Jeżeli sprowokowałem bądź zmusiłem przeciwnika do zagrania tego posunięcia, i no, wydaje się, że skoro czarne osłabiły pole E6, to decyzja moja o wymianie gońców jest zasadna jak najbardziej. No jeszcze w kontekście tego ruchu pionkiem F, no to jeżeli chcecie się dowiedzieć trochę więcej o tym, dlaczego to tak bardzo osłabia króla, to obejrzyjcie nasz poprzedni film. Również o tym ruchu pionkiem F przy królu mówimy. Także to jakby zobaczcie, że pewne rzeczy się powtarzają. Warto to sobie utrwalać i wykorzystywać w waszych partiach. I tutaj mamy taki przykład, który no, dotyczy gry pozycyjnej, ale są to tak zwane podwaliny pod przyszłą taktykę, bo osłabienie pola białych, kompleksu białych pól, a szczególnie pola E6, no, przyczyni się do tragedii czarnych w tej partii. I czarne de facto nie za bardzo może ustąpić tej wymianie. Jedyne, co może zrobić, to pomyśleć o własnych warunkach tej wymiany. I widząc prawdopodobnie ten niekorzystny scenariusz dla siebie, ukraiński arcymistrz zdecydował się już no, na podjęcie gry na skrzydle hetmańskim, to nie może dziwić. Natomiast zwróćcie uwagę, że ja dopiero w tym momencie, a jest to ruch 18, zdecydowałem się na wprowadzenie gońca na pole H6 z tempem, więc wyczekałem kilka temp po to, żeby ten ruch wykonać niemalże tak jak niejako z orkiestrą, tak? I sądzę, że warto było poczekać, bo to jest moment odpowiedni na zagranie tego typu posunięcia, jednocześnie uwolnić drogę dla mojej wieży i ostatniej figury niegrającej z pola A1, więc to jest jakby kwestia tylko tymczasowa. I widzimy, że u czarnych zaczynają naprawdę pojawiać się duże problemy. No i teraz to, co uczynił mój przeciwnik, no jest poważnym błędem, bardzo, bardzo poważnym błędem, ponieważ zdecydował się na wymianę tych gońców, która była nieunikniona, ale przecież nie musiał tego robić w danym momencie. Mógł się zdecydowanie z tym wstrzymać. Dlaczego to jest takie niedobre dla czarnych? No, widać gołym okiem, że dzięki temu białe zdołały poprawić położenie swojego hetmana, już spoglądać dzięki temu złowrogo na pole E6. Jednocześnie otwieramy linię dla naszej wieży, linii E, czyli mamy tutaj szereg takich istotnych rzeczy, o których tutaj wspominamy. Więc czarne na tej wymianie przegrały. Przegrały i to bardzo, bardzo mocno. Co więcej, muszą jeszcze wykonać ruch wieżą i to taki dosyć pasywny. Zwróćmy teraz uwagę, ale jeszcze może Marce tak. To znaczy, ja tu też chciałbym zaznaczyć, że może jeszcze nie byłoby tak źle, gdyby nie grać tą wieżą, tylko zrobić taki ruch wtrącony z propozycją wymiany, może hetman C8. I jeszcze tu czarny może jakoś by wytrzymywał to napięcie, tak? Bo teraz byśmy albo zaproponowali wymianę, wymiana spowoduje, że nasza wieża ucieknie spod bicia, a brak wymiany spowoduje, że musiałbyś tym hetmanem uciec, czyli troszeczkę właśnie czarny by może spróbował w ten sposób opanować pozycję. Okej, no moja reakcja, tak na razie bazując tylko na intuicji i niech się zetrą nasze tutaj poglądy, raczej hetmana chciałbym zachować. No z tego powodu, że czarny król jest osłabiony, więc ja tym hetmanem gdzieś chciałbym odejść, może na pole. Może na pole F3, tak? Gdzie ta wieża teraz pójdzie? No, zakładam, że wieża na F7 będzie swoją rolę jakąś pełniła, obronną. I teraz
No czarny ma jakiś kontratak przynajmniej. Okej. Pewnie byłoby to lepszą decyzją, ten ruch hetman C8 taki dynamiczny, każący mi tym hetmanem zejść, bądź podjąć decyzję, no, która by mi się absolutnie nie podobała. Wymiana hetmanów spowodowałaby, że to wcale nie wiadomo, czy już stoi lepiej, szczerze powiedziawszy, bo teraz nagle nieoczekiwanie pole F7 może stać się takim dla czarnego króla fajnym miejscem, bliżej centrum. Goniec teraz zaczyna być bardzo silnie oddziaływać na moje słabości, więc chyba wymienić w ogóle, a jeszcze muszę czasami się liczyć z jakimiś ruchami typu G5 zamknięcia gońca. No może nie w krótkim czasie, ale takie idee też są do rozważania, więc wydaje się, że tutaj czarne by na tym bardzo skorzystało, więc jakby to nie byłoby tylko kwestią intuicyjną, ale chyba i obowiązkiem białego zejść tym hetmanem. No być może mogłeś tutaj odejść na E2 i po prostu po odejściu wieży zbić na B5, pójść na taką pozycję. Wydaje mi się, że musisz tu jeszcze mieć tą przewagę, także zaraz rozwiniesz resztę figur i znowu po tej linii E może coś się uda zorganizować. Także generalnie no, czarny dalej rozwiązuje swoje problemy. Oczywiście zachowanie hetmana byłoby naturalne ze względu na to, że przeciwnik ma gorszego króla. Także, no ale niemniej jednak jeszcze jakieś końce 7, jeszcze jakoś ten czarny tu próbuje kąsać, jeszcze żyje, ma jakąś kontrę, coś się dzieje, także wydaje mi się, że tego typu właśnie rozwiązanie dla czarnego byłoby znacznie lepsze niż w partii. A co się stało w partii? Może zobaczmy. Mhm. Tak, przeciwnik jak gdyby, nie wiem, rozważał czy nie rozważał, natomiast zagrał ruch wieża F7. No i tutaj mamy znowuż taki fajny obrazek, który ja też, na którym lubię się bardzo często koncentrować, pokazywać swoim zawodnikom, z którymi współpracuję, że jakimś dziwnym przypadkiem w partiach, które ładnie się toczą, układają, te wieże zawsze jakoś stoją obok siebie, operują na otwartych bądź półotwartych liniach i bardzo często takie, że te partie najbardziej nam znane, takie dynamiczne, posiadają ten element tych połączonych ze sobą wież w ten sposób. I jak gdyby przyznam się szczerze, że wykonywałem ten ruch właśnie na zasadzie intuicji. Tutaj nie liczyłem za bardzo, bo uznałem, że to w zasadzie jest ruch, który wykonać muszę i szkoda nawet czasu na zastanawianie się. A tak z perspektywy widza, bo widz na pewno tu będzie się zastanawiał, co się stanie, kiedy straciły pionka na B2, bo on jest taki wiszący. Oczywiście tam się otworzy trochę linia E, ale czy tutaj jakoś możemy to wykorzystać? Wydaje mi się, że i owszem. Tutaj widzimy, mamy jakieś też elementy takie dające jakieś sygnały dla jakiejś taktyki. Tutaj też jest niebroniony goniec. Wydaje się, że co by tu, od czego? A, no dobrze, zacznijmy może od takiego posunięcia, a może najpierw hetman E6. Ja widzę tu sporo w ogóle możliwości, bo tam hetman E6 to jeszcze chyba wieża B6 będzie nieprzyjemne. A, wieża B6 jest, dobrze. Ale zagrajmy może ten ruch D6. Otwieramy linię. Ale nie wiadomo, czy tam wieża B6 było, bo wtedy D6 by weszło. Także dama E6 też. Dobra, może to może możliwe. Zacznijmy od tego ruchu D6 i zagrajmy może teraz hetman tu. Grozi hetman E8. Bardzo nieprzyjemne. No tak, tak. To widać, że obrona w tej pozycji no bardzo może być ciężka. Tam jakiś goniec E5 to takie oczywiście nawet nie działa, bo prawdopodobnie mogę w ogóle zagrać tak i w ogóle śmiało tutaj pokażmy może widzom, jak to się przyjemnie kończy partia. Mhm. Oczywiście to jest tylko wariant. To tylko pokazuje tak na szybko, jakie drzemią możliwości w pozycji białego po takim ruchu jak goniec B2. No, dlaczego ja jakby nie widziałem w tym żadnego problemu? Znaczy moja intuicja oczywiście wynikająca z wieloletniego doświadczenia no raczej wskazuje mi, że w momencie kiedy tak te figury u przeciwnika są zdezorganizowane, brak u nich koordynacji, ja mam takie przeczucie graniczące z pewnością, że taktyka musi się włączyć i ona będzie działać na moją korzyść. Czasami się pomylę oczywiście i to też tak nieraz się zawiodłem na tej swojej intuicji, no ale widząc coś takiego, no aż się nawet nie chciało się tracić czasu zastanawiać się, co się dzieje na goniec B2.
No dokładnie, także tutaj, ale dużo zawodników już jak nie widzi czarnymi rozwiązania, to decyduje się, a wezmę pionka, jak przetrwam, to może później w razie czego tę pioneczkę sobie gdzieś zwrócę i będę się bronić, ale to często jest taki gwóźdź do trumny, prawda? Tutaj też myślę, że to bicie po prostu przegrywa. Tak. No, przeciwnik zdecydował się na pobicie na C4. Wydaje się to o tyle uzasadnione, że otwiera linię B, ale zwracam uwagę na rzecz jedną. No, w dalszym ciągu czarny skoczek stoi na polu A6. Jeżeli popatrzymy na czarne wieże, no one nie są jakoś, nie przedstawiają obrazu takiej wzajemnej współpracy ze sobą. To nie jest gra zespołowa, każdy sobie rzepkę skrobie, czego nie powiemy o białych figurach. Więc te problemy czarnego nie zostały w żaden sposób rozwiązane. Ta kontra nawet jest tutaj jakoś, nawet gdybym tego pionka stracił na B2, to i tak nie ma najmniejszego znaczenia. W tym momencie odbijam hetmanem na C4 z tempem, bo zyskuje tempo oczywiście na atakując skoczka. No i tu widzimy już jakiś potencjał na tej przekątnej, który się szykuje, więc to nie wróży niczego dobrego dla czarnych. Więc tak naprawdę tu już są chyba problemy bardzo, bardzo poważne i czarne wykonują ruch, który chyba znaczy chyba na pewno przypieczętowuje ich klęskę, bo wykonują ruch Hetman A5. Na czym polega problem tego posunięcia ostatniego czarnych? No, problem jest taki, że już w sytuacji bardzo złej postanawiają jeszcze oddalić ważną figurę od skrzydła królewskiego, a zatem pozostawiając króla bez wsparcia tak ważnej figury, jaką jest Hetman. I to już jest jak gdyby daje białemu okazję do przeprowadzenia no jednej z moich najładniejszych kombinacji, ale z czego ona wynika? Bo to nie jest przypadek, że ta kombinacja, która tutaj ma miejsce, ona jest czymś przypadkowym. No, ona wynika właśnie z tego faktu idealnego położenia białych figur. I nawet ciekawa sprawa, że nawet ten skoczek, który tutaj jeszcze tak przez dłuższy czas tak stał, przyglądał się może, ale wydarzeniom, ale jego czas właśnie nadchodzi. I tutaj daję czas Państwu, jeżeli chcecie sobie rozwiązać tego typu kombinacje, to zróbcie sobie Państwo pauzę i poświęćcie czas, bo warto. Uważam, że jest to miłe i dla oka, i dla Waszego rozwoju. Ok, następuje zagranie D6, czyli ofiara pionka w celu otwarcia tutaj tej przekątnej, o której już wspomniałem. Daje to czarnemu no, generalnie trudny wybór. Chyba lepszym albo mniejszym złem było pobicie gońcem na D6, ale tak czy owak tutaj po zagraniu skoczek E4 no, też są problemy nie do rozwiązania u czarnego. Ale by to było przynajmniej, że tak powiem, partia może trwałaby dłużej. Przeciwnik zdecydował się na bicie na pionkiem, ale to bardzo często tak jest, że jeżeli widzimy, że przegrywamy w jednym wariancie, w drugim, bądź pozycja już nam się na tyle nie podoba, że tak naprawdę już nie ma nawet czasami sensu liczyć, którą śmierć wybieramy, tylko może zagrać coś na praktykę. Może przeciwnik okaże się dzisiejszego dnia jakoś niedysponowany i przeoczy jakieś taktyczne uderzenie. No, ja akurat tego dnia byłem w dobrej dyspozycji i tego nie przeoczyłem. I znowuż Państwo mogą sobie tutaj zatrzymać film i pomyśleć, a dla tych, którzy idą ciągiem, pokazujemy, jest to ruch wieża E5, czyli mamy tutaj do czynienia z klasyczną eliminacją obrońcy króla przeciwnika. Dzięki temu stają się dostępne dla nas pola D6, F6. Czarne musi odbić figurę i wreszcie skoczek wchodzi po czerwonym dywanie, zbliża się do króla przeciwnika, grozi już wejście skoczka na pole F6. No strasznie. I tutaj widzimy naprawdę po ruchu wieża B7, może nie jedynym, ale też trudno. Jak to często mówię, w złej pozycji trudno o dobrą radę.
i po ruchu hetman e6 przeciwnik uznał się za pokonanego i warto tutaj jeszcze raz popatrzeć, jak to, dlaczego ta klęska czarnych tutaj miała miejsce. No widzimy, skoczek na wandzie, hetman bardzo oddalony, osłabiony król, który no, swoją cegiełkę dołożył ruch f6 i te wszystkie elementy, które tutaj, o których wspominam, no, zadecydowały też o losie czarnego. Więc partia, z której jestem bardzo, bardzo zadowolony, bardzo często posługuję się nią dla celów dydaktycznych. A jak ty, Marcel, może coś byś jeszcze tutaj dorzucił do tego, co tutaj miało miejsce? No, przede wszystkim muszę cię pochwalić za bardzo ładne i precyzyjne wykończenie, bo myślę, że właśnie tego typu elementy, no to jest najważniejsza mimo wszystko sprawa, żeby jeszcze umieć wygrać wygraną pozycję. A tutaj mamy precyzyjne wykończenie, bardzo ładne też wykorzystanie braku koordynacji tych figur i w ogóle słabej pozycji króla przeciwnika. Od czego to wszystko się zaczęło, moglibyśmy się zastanowić z perspektywy ukraińskiego arcymistrza, a więc moim zdaniem pierwszy ważny moment to był, jeżeli przeciwnik zagrał f6, to już mamy takie stałe osłabienie króla przeciwnika i to jest po prostu pierwsza rzecz, która później do końca partii się ciągnie. Druga rzecz to jest brak zupełnej koordynacji tych figur, czyli skoczek, który wyszedł na A6, pozostał do końca partii, podczas gdy ja widziałem dla niego zaraz perspektywy, że on będzie się przemanewrowywał na C7 i może jeszcze gdzieś dalej, to on w ogóle do końca partii nie zrobił żadnego progresu. I to są takie dwie rzeczy, na które głównie ja tutaj bym zwrócił uwagę, także no gratuluję Piotrze ci tej partii, no bo po prostu tutaj wykończenie jest znakomite. Myślę, że właśnie tego typu rzeczy uwielbiamy oglądać. Dobrze, dziękuję Marcel. Oczywiście dziękuję ci za odwzajemnienie się miłymi słowami. Nie mogłem się doczekać. Proszę Państwa, jeżeli podobało Wam się, jeżeli do tej pory nie zasubskrybowaliście naszego kanału, to prosimy, uczyńcie to. A jeżeli jeszcze tego nie poleciliście swoim znajomym, a uważacie, że to by się im spodobało, prosimy, uczyńcie to również. Komentujcie, bo nasza praca tak naprawdę, naszą pracę motywują Wasze uwagi. To, czy to, co robimy, podoba Wam się, czy uważacie, że jest to potrzebne. W takim razie dziękujemy, widzimy się w kolejny piątek. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.